Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Jako trener zdrowia Wellness chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat odchudzania i na temat tego, jakie produkty mogą nam pomóc. No oczywiście poza tym, że trzeba się świadomie odżywiać, co ja osobiście propaguję, trzeba jeść dobrej jakości składniki, ale czasami tak się zdarza, mówię to o sobie, że no, z jakiegoś powodu już nie chcę wnikać to z jakiego. Ale gdzieś przybiera nam się na wadze i potrzebujemy zrzucić czasami więcej, czasami mniej tych kilogramów, to naprawdę nie ma znaczenia. No i co tak na dobrą sprawę zrobić? Oczywiście, no jeśli tak jak ja osobiście uważam, że odżywiam się zerowo, a po prostu za dużo jem, tym bardziej, że kontuzja kolana niestety nie pozwala mi na dużo aktywności, więc to jest coś zupełnie innego. Natomiast chodzi mi o to, że są produkty, które mogą nam pomóc, bez względu na to, co potrzebujemy, mogą nam pomóc w odchudzaniu. I właśnie o tych produktach chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Włączę sobie prezentację. Ja sobie przygotowałam kawę, notabene z olejem kokosowym. Tak, olej kokosowy bardzo dobrze działa, kawa z olejem kokosowym bardzo dobrze działa. Nie tylko na to, żeby mieć energię, ale między innymi również na odchudzanie. Nie wiem, czy masz świadomość tego, wbrew pozorom, ten tłuszcz wcale nie jest taki zły, jak go malują, wręcz odwrotnie tutaj w tym przypadku. Więc ja się przyłączę i obejrzyj sobie to nagranie do końca. Szczególnie polecam to nagranie tym wszystkim osobom, które się świadomie właśnie odżywiają, które zwracają uwagę na skład, które patrzą na to, żeby produkty były naturalne. No bo jakby nie patrzeć, jest to produkt przetworzony. Ja generalnie na moich wykładach mówię o tym, żeby nie jeść produktów przetworzonych, a sama coś takiego jem. Ale dlatego, że te produkty, no właśnie podczas prezentacji dokładnie Ci powiedzą, jaki mają skład, co takiego mają, że to jest jedyny produkt, który dopuszczam u siebie w kuchni jako produkt właśnie. Jako produkty, które są no, dopuszczone do jedzenia w moim takim mniemaniu. No dobrze, już udostępnię sobie ekran i udostępnię sobie prezentację, tak żebyś mógł widzieć ją tak samo jak ja. Pokaz slajdów od początku. Super Shake, bo na tym się będę skupiała. Tak naprawdę naszymi głównymi bohaterami będą te dwa produkty, w zasadzie trzy, bo są dwa smaki i pomiędzy, bo to są takie typowe produkty, zamienniki pełnowartościowych posiłków. To są zamienniki. Ja nie mówię tutaj dzisiaj o koktajlu Natural Balance, który jest w ogóle najlepszy, najlepszy. I to jest w ogóle super foods. Natomiast ja tutaj mówię o tych produktach, które, no bo koktajl Natural Balance jest produktem białkowym, a tutaj jest produkt, które są zamienniki, to są zamienniki właśnie na zamienniki. Już sobie tylko tutaj przestawię. O, zamienniki właśnie. Pełnowartościowego posiłku. Więc na to chcę zwrócić uwagę i o tych głównie będę się skupiała właśnie na tych produktach, bo uważam, że naprawdę warto. Tutaj macie całą gamę produktów Wellosophy, ale jeszcze mamy kilka produktów wellness też w naszym składzie. Teraz, czym się charakteryzują właśnie te produkty zastępujące posiłek? Przede wszystkim to, że one mają naprawdę wysoką jakość. Są składniki nasze, mówię tutaj oczywiście o tych naszych produktach. Składniki zainspirowane są dietą skandynawską. No i tutaj mamy podstawy naukowe, pyszny, bogaty smak, pomaga łatwiej osiągnąć cele związane z odchudzaniem i utrzymaniem efektów. Słuchajcie, bo są to produkty, które naprawdę bardzo dobrze spełniają swoją funkcję, czyli naprawdę dają uczucie sytości. Macie poczucie, że zjedliście pełnowartościowy posiłek, taki naprawdę obiad, a to dostarcza raptem 200-200 coś kalorii, więc mało kalorii, a wszystkie składniki odżywcze, wszystko to, co być powinno. To jest naprawdę tutaj bardzo ważne. I wygodny posiłek, który można przygotować w biegu. No i właśnie, to jest chyba najfajniejsze, że nie musimy sięgać po nic
innego. Wystarczy, że mamy wodę, mamy mleko, ewentualnie kuchenkę, no bo w przypadku zupy faktycznie jest potrzebna kuchenka i mamy gotowy posiłek, więc ja naprawdę uważam, że jest to fenomenalne, fantastyczne i warte zauważania. I teraz ogólne produkty, no bo na rynku są takie produkty zastępujące posiłek, nie tylko nasz wellness, tak? Ale tak ogólnie o takich produktach. Przede wszystkim zobaczcie, że jakikolwiek obiad jak jemy, no to ma przynajmniej 500 kalorii, tak? No tak plus minus oczywiście, a czasami nawet 1000, jeśli pozwalamy sobie na coś takiego. A ten produkt ma od 200 do 250 kalorii. Następnie, już. Czym charakteryzują się produkty zastępujące się według kryteriów instytucji takich naukowych, które nie pozwalają, które, że tak powiem, trzymają kontrolę nad wszystkimi firmami, które zajmują się takimi rzeczami. No właśnie, no bo wiecie, jak to jest, tak? To każdy by produkował, co chce. No tutaj chodzi o to, żeby jednak mieć, no żeby jednak ktoś kontrolował to, co producenci wymyślają. I fajnie, że są takie instytucje. I teraz takie produkty, zobaczcie, muszą być to produkty o kontrolowanej kaloryczności i składnikach odżywczych w celu osiągnięcia celów kontroli wagi. Czyli muszą mieć kontrolowaną kaloryczność i muszą mieć składniki odżywcze. Podkreślam słowo składniki odżywcze. Pomoc w utrzymaniu w odpowiedniego spożywania niezbędnych odżywczych na diecie obniżonej kaloryczności. No właśnie, to też, czyli cały czas mówimy o tym obniżaniu kaloryczności. Muszą spełniać kryteria energetyczne i odżywcze. Muszą dostarczać składników odżywczych powszechnie spożywanych w zwykłym posiłku, a jednocześnie mieć mniej kalorii. No i do stosowania jako element diety, ale nie jako, to nie znaczy, że jemy tylko te produkty, nic więcej, tylko znaczy, że one mają zastępować nam kilka posiłków, dwa, jeden posiłek w ciągu dnia. No i tutaj właśnie jest według tych kryteriów, ile mają mieć kalorii, ile białka, ile tłuszczu, no ile witamin i minerałów. No i teraz jak to się ma z naszym super shake'iem? Nasz super shake, on powstał w celu właśnie w takim celu, żeby pomóc kontrolować masę ciała, czyli albo odchudzić się, albo utrzymać masę ciała. Więc przede wszystkim są to produkty, które bardzo łatwo można przygotować, więc oszczędzają czas. Naprawdę, słuchajcie, to po prostu, jak ja Wam pokażę, jak szybko jest to do zrobienia, to naprawdę łatwo jest to przygotować. Mają wysoką gęstość odżywczą. Każdy składnik jest przemyślany i każdy składnik wpływa na odżywienie naszych komórek. Dają sytość. Naprawdę po tym człowiek czuje się mocno najedzony. Łatwo monitorować spożywanie kalorii, no bo mamy miarkę i nie musicie odważać, odmierzać, ile to marchewki, ile to mięsa musicie, tak, wrzucić. Jeśli na przykład jesteście u dietetyka i macie jakieś takie porcjowane rzeczy, tutaj macie po prostu miarkę, wrzucacie, bach, bach, nie trzeba nic mierzyć, ważyć, odcinać i tak dalej. Regularne, uporządkowane wzorce żywieniowe, no bo ktoś za nas to przemyślał, można powiedzieć, tak? Ktoś za nas przemyślał skład i nie musimy się zastanawiać, co mamy kupić na obiad, gdzie, jeśli chodzi o czas, również, żeby iść i zrobić zakupy. No i łatwiej jest przestrzegać tej diety niskokalorycznej, właśnie, bo takie produkty są niezbędne i fajne. Jeśli chodzi o Super Shake, ten Meal Replacement, to mamy dwa smaki, czekoladowy i waniliowy, więc fajnie do wyboru. I zobaczcie, są to produkty, które mają w zależności o ile pamiętam, ten czekoladowy ma więcej białka, o ile pamiętam, ale zobaczcie, to jest bardzo dużo, bo 20 gram, ponad 20 gram białka. Aż między 4 i 8, na pewno ten waniliowy ma mniej, a czekoladowy ma więcej błonnika. I zobaczcie, zarówno jeden i drugi ma aż 23 witaminy i minerały, więc naprawdę jest tutaj bardzo bogaty. Natomiast dla mnie, jako trenera zdrowia, jako osoby, która
propaguje zdrowy styl życia i świadome odżywianie, ale przede wszystkim no, daje wykłady na temat świadomego odżywiania. Zobaczcie, dla mnie bardzo ważne jest, żeby jedzenie, które jem, nie było modyfikowane genetycznie. Oczywiście, że to nie jest tak, bo jeśli kupuję w markecie brokuła, czy też na bazarze, to umówmy się, że ja nie mam gwarancji, że ja kupuję bez GMO. No nie. Natomiast na co mam wpływ? Na to, czy kupuję produkty z glutenem, czy bez glutenu, czy z cukrem, czy bez cukru. Natomiast nasze produkty, super shake'i w ogóle i zupa również, są w ogóle wszystkie produkty, wszystkie składniki w Oriflame, zarówno do kosmetyków, jak i do Wellosophy, czy Wellness, są niemodyfikowane genetycznie. Więc kupując kosmetyki naszej marki, naszej firmy Oriflame, również możecie być świadomi tego, że kupujecie kosmetyki gdzie składniki są wykorzystywane bez modyfikacji genetycznej. Bez sztucznych barwników, bez słodzików, nie zawiera glutenu, bez dodatków cukru i składniki pochodzenia naturalnego. I są to produkty również dla wegan, co warto podkreślić dla tych z Was, którzy na przykład coś takiego potrzebują. I zobaczcie, bardzo wysoka zawartość białka, błonnika, o czym mówiłam, ale zobaczcie, jakie witaminy mamy tutaj w składzie. Mamy A, D, E, K, C, wszystkie z grupy B, kwas foliowy, cynk, miedź, magnez, więc naprawdę bardzo dużo tego jest, więc według mnie super, bo ja, jeśli robicie sobie w domu, nie wiem, ziemniak i schabowy, no to zapewniam Was, że nie dostarczymy wszystkich tych składników odżywczych, takich, jakie byśmy chcieli, tam zawsze może czegoś brakować. I teraz, u nas białko pochodzi z grochu i z wyki. Wyka to jest taka forma bobu, taka inna forma bobu właśnie, czyli białkowy taki produkt. Ja nawet nie wiedziałam, powiem Wam szczerze, że jest tak, groch to wiedziałam, bób to wiedziałam, ale nie wiedziałam, że jest coś takiego jak wyka. Aha, jeszcze dopowiem Wam, bo nie wiem, czy mówiłam o tym, ale chyba nie, że to są produkty szwedzkie. Warto jest zwrócić na to uwagę, ponieważ Szwedzi mają bzika na temat prozdrowotnego stylu życia. I dla nich to jest bardzo ważne, żeby produkty, które są, były właśnie no, zdrowe, naprawdę zdrowe. I tutaj no, my może Polacy tej wyki nie znamy, ale Szwedzi na pewno ją znają i dlatego ją wpakowali właśnie do tego super shake'a. Jeśli chodzi o płyn, to już płyn to we własnym zakresie trzeba dokupić. Napój sojowy albo mleko krowie. Firma tutaj podpowiada. Natomiast ja osobiście wszystkie te produkty piję na wodzie. Więc jest wtedy troszeczkę mniej tego białka. Ale ja nie daję ani mleka krowiego, bo nie piję mleka krowiego, ani napoju sojowego, bo te napoje mają dziwne składy. Więc ja nie propaguję żadnych napojów, żadnych takich sztucznych tych. Ja po prostu piję to na wodzie. I teraz, a mimo wszystko mam uczucie sytości. Wiadomo jest, że jak sobie weźmiecie, zrobicie ten produkt na mleku czy na napoju, to będziecie mieć większą wartość odżywczą i większą kaloryczność, tak bym powiedziała. No, więc jak na wodzie, to nawet będzie mniej kalorii, słuchajcie. Wysoka zawartość błonnika. Błonnik mamy tutaj z bobu właśnie, z kukurydzy i cykorii. Zdrowe tłuszcze to olej słonecznikowy. No i te witaminy, o których mówiłam, i substancja naturalnie słodząca stevia. I teraz tak, wiecie doskonale ci z Was, którzy bywają u mnie na moich wykładach, że ja bardzo mocno zwracam uwagę, żeby nie było modyfikacji genetycznej i mówię o tym, że na przykład kukurydza to akurat jest niedobry składnik, że olej słonecznikowy w zależności jest to dobry składnik, ale w zależności od tego, jak pozyskiwany. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że ja mam absolutne zaufanie do tej firmy, do tej marki, dlatego że ja wiem, że zarówno kukurydza, jak i olej słonecznikowy nie są modyfikowane genetycznie i są dobrze pozyskiwane. Czyli olej słonecznikowy jest na pewno przechowywany w ciemnych butelkach, na pewno jest dobrze pozyskiwany i na pewno dobrze wytworzony, że nie powoduje tutaj tłuszczów trans, bo z olejem słonecznikowym jest tak, że w zależności od tego, jak jest przetwarzane. I tak samo jest z kukurydzą, czy jest modyfikowana genetycznie, czy też nie. A tutaj mam pewność, że nie ma, że ta kukurydza jest okej, okay, że ta kukurydza jest dobra. Dlatego tutaj
pod tym względem, jeśli mamy pewność, że jest to dobry składnik z dobrego źródła, to jest to ok. Także tutaj, słuchajcie, uwierzcie mi, w przeciwnym wypadku firma nie na opakowaniu tutaj tak, tak jak ja Wam tutaj teraz pokazuję do kamery, na opakowaniu nie napisałaby, że jest bez modyfikacji genetycznej. No nie mogłaby czegoś takiego po prostu zrobić, bo niestety grozi to sądem, bankructwem, więc nie zrobiłaby czegoś takiego sobie. Zalecamy do stosowania Super Shake właśnie do kontroli masy ciała, do utrzymania bądź też odchudzania, w zależności od tego, kto co potrzebuje. To może być zastępstwo jednego posiłku lub dwóch, w zależności od tego, co potrzebujemy. Czym się różnią te Super Shake od naszych koktajli Natural Balance, które ja przez całe swoje dotychczasowe życie, że tak powiem, wellnessowe, propagowałam. Przede wszystkim tym, że koktajl Natural Balance jest zdrową przekąską, jest to produkt typowo białkowy i to ma dostarczyć białko, na przykład po treningu, na przykład na śniadanie, tak i tak dalej. On ma znikomą ilość węglowodanów, dosłownie bardzo znikomą. Ma tutaj w zasadzie białko, tak, głównie białko i odrobina węglowodanów też, ale te węglowodany są jak najbardziej w porządku. No i tłuszcze, więc to jest wszystko o średnim indeksie glikemicznym, więc to jest super. Również o średnim indeksie glikemicznym jest nasz Super Shake. Natomiast tutaj, jak widzicie po drugiej stronie, on już ma zdecydowanie więcej białka, bo zobaczcie, aż 20, znaczy plus minus, bo tam było, że 27, ma średnio ponad 20 gram białka, gdzie Natural Balance ma tylko 7 gram tego białka, tak? Więc tym się na przykład różni. No i węglowodanów jest tutaj więcej. Błonnika jest więcej, tłuszczy, no bo mamy ten olej słonecznikowy, tak i tak dalej. No i mamy te witaminy i minerały, więc generalnie, jeśli chodzi o koktajl, mówimy o tym, żeby zrobić 150 ml, a jeśli chodzi o Super Shake, 250 ml, więc na pewno jest to ta zasadnicza różnica. Taka podstawowa właśnie. To tutaj, że mamy kwas, w Super Shake'u mamy kwas linolowy, i witaminy, i minerały, czego nie mamy w koktajlu, przepraszam. I co wyróżnia od tych produktów? Pamiętacie, mówiłam przed chwilą o tym, że jak powinien tak instytucyjnie wyglądać produkt zastępujący posiłek, to mamy po jednej stronie, a po drugiej właśnie ile ma nasz. I zobaczcie, jeśli chodzi o kalorie, idealnie się mieścimy, bo jeśli wezmę odpowiednią porcję i zrobię to na wodzie, to mam tylko 204 kalorie, mam aż 40% białka, gdzie inne firmy mają tą najniższą wartość 25-30, a my mamy aż 40, więc tą górną część. Jeśli chodzi o zawartość tłuszczu, my mamy do 28%, więc i w tym jeszcze jest 1 gram kwasu linolowego. Jeśli chodzi o składniki mineralne, no to my mamy właśnie 30%, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i mamy też węglowodany właśnie i jest to opcja wegańska. Teraz jak przygotować sobie taki właśnie super shake? Już. Super shake przygotowujemy. Nie wzięłam. Dobra, poczekajcie. Już jestem ponownie, bo nie przyniosłam sobie super shake'a i już wracam do naszego, bo nie wiem, czy jest. Wracam właśnie do naszej prezentacji. Tutaj od bieżącego slajdu. Zobaczcie, jak przygotowywać sobie taki posiłek. Super shake. Proste jak nie wiem co. Możecie sobie wziąć w tej górnej. Tutaj na zdjęciu teraz w katalogach macie taki biało-niebieski. Ja mam ten fioletowy stary. Ja mam chyba ze cztery te szejki, więc nie kupowałam tamtego. Natomiast tutaj w ten taki większy pojemnik możemy sobie wlać mleko bądź też wodę, a w ten na dół proszek.
Tutaj w środku też możemy proszek, ewentualnie witaminy sobie wziąć, jeśli mamy taką potrzebę, ale tutaj możemy właśnie wziąć proszki. Natomiast ja sobie zawsze wodę mam osobno, ja zawsze mam czasami tutaj drugą porcję, bo jak gdzieś jadę, to żeby mieć dwie porcje, i dolewam sobie wody. Woda w każdym jednym, na stacji benzynowej, w każdym sklepie kupicie wody, więc myślę, że żadna filozofia. Dolewamy wodę. Potrząsamy i mamy fantastycznie szybką posiłek. I teraz tak, jak już potrząśniemy i to rozmieszamy, odczekajcie pół godziny, przepraszam, 5 minut, 5 minut, po to, żeby ten błonnik, który jest, żeby on napęczniał, żeby to było takie, bo wtedy jest to gęściejsze i wtedy pijecie małymi łykami, starajcie się świadomie przeżuwać, w sensie to jest płynne, ale jednak przeżuwać tak, żeby wolniutko, wolniutko, żeby przez te 10 minut chociaż właśnie pić ten super shake, po to, żeby odczuć sytość. Bo jak szybko wypijecie, to wiecie, za chwilę macie poczucie, że znowu jesteście głodni, tak? Bo sytość odczuwamy po 15-20 minutach w żołądku, tak? Więc chodzi o to, żeby małymi łyczkami to pić, żeby faktycznie tą sytość w tym żołądku odczuć. I zobaczcie, proste, szybko. Wracacie do domu z pracy, głodni, nie musicie myśleć o tym, gotujecie dla rodziny na przykład jakiś obiad, a sobie szybko, nie... bo bardzo często słyszę takie, że Jezu, nie chce mi się to odchudzać, bo muszę na dwa garnki gotować. No nie musisz na dwa garnki gotować, bo dla siebie masz bardzo szybki posiłek, więc wydaje mi się, że to jest mega fajna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o zupę, zobaczcie, tak samo tutaj, jeśli chodzi po jednej stronie mamy co powinniśmy mieć, tak? Co nam mówią ważne instytucje, a po drugiej stronie mamy, zobaczcie, kalorie. Nasza zupa ma 221 kalorii, na wodzie oczywiście. Jeśli chodzi o białko, to 37% to jest bardzo duża zawartość białka. Tłuszczu 29%. Oczywiście to jest tego zdrowego tłuszczu, tego, który jest potrzebny naszemu ciału, naszym komórkom, naszemu mózgowi, w tym 1 gram kwasu linolowego. No i również witaminy, minerały, błonnik i produkt jest absolutnie wegański. I teraz, jeśli chodzi o zupę, zobaczcie, białko pochodzi z grochu i z fasoli faba, tak się nazywa fasola fabia. I dodatkowo płyn, no również mleko krowie lub sojowe, no ja robię to na wodzie. Zupa jest bardzo smaczna, bardzo dobrze doprawiona, pikantna, ale tak z umiarkowaniem pikantna, nie tam, żeby za bardzo, bo ja nie lubię bardzo pikantnych rzeczy, ale nie lubię też jałowych, więc idealnie po prostu jest doprawiona. Źródło błonnika też pochodzi z grochu i z fasoli, z owsa. Inulina jest fantastycznym. Zobaczcie, że w super shake'u też jest inulina. Inulina jest fantastycznym składnikiem dla jelit. Jeśli macie problemy jelitowe, no to jest idealna dla jelit. I gumę ksantanową. Oraz witaminy i minerały również, oraz też olej słonecznikowy. Więc jak widzicie, wszystko jest super i wszystko tyle, ile potrzeba. No i teraz jeszcze muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli chodzi o tą groch i fasolę. Bo może być tak, że zarówno zupa, jak i super shake może dla niektórych. Niektórzy być może, bo słyszałam takie opinie od niektórych osób, że mają problemy no, jelitowe. Bo jeśli tutaj, no, jak widzicie, jest dużo grochu i fasoli, więc jeśli nie toleruje twój żołądek, twoje jelita fasoli tak normalnie, jak na przykład jecie, nie wiem, fasolkę po brytońsku, no to tutaj też może być z tym problem, ale to wtedy proponuję Wam zrobić sobie kurację tym ulbiotykiem. Przez kilka tygodni, kilka miesięcy nawet ulbiotyk sobie łykać, uspokoicie jelita i możecie ten produkt. Ja tak zrobiłam, bo faktycznie na początku też miałam tego typu dyskomfort po tym super shake'u, a odkąd po ulbiotyku już nie mam i naprawdę piję i jestem mega zadowolona, więc tak tylko mówię dla tych z Was, którzy no, których jelita nie tolerują grochu, fasoli i tych innych rzeczy. I teraz jak przygotować sobie zupę?
grzybową, bo to jest bardzo ważne. W ogóle we wszystkich tych produktach mamy 21 porcji. Jeśli tylko dobrze odmierzamy, to będziemy mieć 21 porcji. Ja z racji tego, że nie daję mleka, daję wodę, to czasami odrobinkę wezmę więcej, więc czasami mi wyjdzie 20 porcji. Ale co robimy z zupą grzybową? Gdzie ją mam? Tutaj. Zupa. Podkreślam raz jeszcze. Składniki są niemodyfikowane genetycznie, bez sztucznych barwników, bez konserwantów, bez słodzików, bez glutenu, bez cukru, bez. Wszystko jest pochodzenia naturalnego i 221 kalorii. I teraz tak. Wymieszamy 25 gram proszku zupy, mieszamy z wodą bądź mlekiem i podgrzewamy zupę, bo tak jak tamte super shake'a robimy na zimno, tak zupę podgrzewamy. Ja sobie wlewam do garnka, do rondelka wodę, wrzucam zupę, mieszam, cały czas mieszam, tam są grudki, więc robię tak, żeby tych grudków, przepraszam, nie było. Podgrzewam, ale nie wolno dopuścić do wrzenia. Dlaczego? Dlatego, że mamy olej słonecznikowy. A olej słonecznikowy jest dobry tylko wtedy, dlatego on nie jest do smażenia. Kiedy nie poddajemy wysokiej temperaturze oleju słonecznikowego, bo inaczej z tego oleju słonecznikowego zrobimy tłuszcze trans. A przecież tego nie chcemy. To ma być zdrowy posiłek, a nie odwrotnie. Dlatego, moi drodzy, podgrzewamy. Można w mikrofali, ale ja nie traktuję mikrofali jako dobry ten, więc ja nie propaguję tutaj mikrofali, ale można, jeśli ktoś bardzo chce. Natomiast przede wszystkim podgrzewamy i nie dopuszczamy do zagotowania się tego produktu. I wtedy mamy przepyszny obiad, naprawdę, naprawdę, naprawdę przepyszny. Smak zupy grzybowej, naprawdę czuć jest grzyby, naprawdę te grzyby tam są, mają nawet takie większe kawałki, więc naprawdę będziecie czuć. To jest bardzo dobrej jakości zupa grzybowa i bardzo smaczna zupa grzybowa. W niejednej restauracji nie dostałam takiej zupy grzybowej, jaką tutaj mamy, więc fajnie. Zobaczcie, wszystkie trzy produkty mają powyżej 20 gram białka. Jeśli chodzi o błonnik, to więcej błonnika ma super shake niż zupa i tyle samo składników mineralnych ma każdy produkt, bo 23%. Czym się różni ta zupa szparagowa? Bo polecam jeszcze tą zupę szparagową, tylko że do tej zupy szparagowej, żeby to było zastępstwo posiłku, ja proponuję wrzucić na przykład jedno jajko na twardo ugotowane, bądź ewentualnie na kolację, do tego można dodać trochę ryżu, trochę kaszy gryczanej niepalonej, bądź też komosę ryżową. I wtedy będziecie mieć pełnowartościowy posiłek. Zupa szparagowa jest mega, ale to mega dobra dla wszystkich, którzy mają problemy jelitowe. To jest taka alternatywa dla tych, którzy na przykład nie mogą grzybowej ze względu na dużą zawartość fasoli, nie? To wtedy to będzie super. I czym ona się różni? No przede wszystkim tym, że ma zdecydowanie więcej kalorii, dlatego mówiłam, żeby to był pełnowartościowy posiłek, to jeszcze coś tutaj dodać, nie? Jeśli mamy się tym najeść, no to, bo ja z zupą szparagową samą się nie najem, ale jak już dodam na przykład trochę nabiału, jakieś fety, czy czegoś, to już wtedy tak, czy jakiś makaron na przykład z ciecierzycy albo z soczewicy, no to też już inaczej to wygląda kalorycznie. Tak, ona ma mniej kalorii zupa szparagowa, a zupa grzybowa ma więcej węglowodanów, więcej białka, więcej błonnika, cukrów również, ale cukrów ukrytych. Chcę powiedzieć cukrów ukrytych, tak, które się mieszczą na przykład cykorii, tak, bo cykoria naturalnie jest takim właśnie produktem, który ma w sobie właśnie cukier ukryty. No i oczywiście tymi witaminami i minerałami. I zobaczcie tutaj bardzo fajny slajd, który pokazuje, że możecie, co możecie sobie, jak możecie manewrować, co możecie robić. To może być. Ja osobiście zastępuję super shake'iem i zupą, obiad albo kolację. Ja na śniadanie to mam swój koktajl Natural Balance, natomiast tutaj mam właśnie albo obiad, albo kolację. Najczęściej jest to kolacja.
bo chodzi o to, żeby jak najmniej kalorii do organizmu dostarczyć właśnie wieczorem, więc ja osobiście preferuję to na kolację i też tak polecam, żeby tak właśnie też było. Holistyczny program utraty wagi, holistyczny program właśnie do tego, żeby się odchudzić. Dlaczego? Dlatego, że propagujemy zdrowy styl życia jako w ogóle Wellosophy i ja sama osobiście również, bo żeby się odchudzić, to trzeba się wysypiać, bo pamiętajcie o tym, że jak się wysypiacie, jeśli śpicie odpowiednią ilość godzin, to na drugi dzień wasz organizm nie ciągnie was do węglowodanów, bo naturalną rzeczą jest, że jeśli organizm nie ma siły, nie ma energii, to on będzie chciał węglowodanów. I do czego? Do słodyczy wtedy ciągnie, więc proponuję nie. Ćwiczenia, odżywianie, świadome odżywianie, no i samopoczucie emocjonalne. I to wszystko idealnie się wpisuje w holistyczny właśnie program, który ja propaguję i dlatego zachęcam Was do tego, żebyście też do tych naszych programów przystąpili. No, jak pić Super Shake, to już mówiłam. I teraz zobaczcie, jakie zestawy ewentualnie możecie sobie tworzyć. Możecie kupować to razem, możecie kupować osobiście. Ja nie pokazuję cen, dlatego że ceny się zmieniają, one są w promocji. Jeśli ktoś zakłada subskrypcję, to ma taniej. Jeśli trafia akurat w katalogu na promocję, to jest taniej. A to zostaje materiał na dłużej, więc nie pokazuję cen. Po prostu w opisie pod filmem macie linki. Wejdźcie. Kliknijcie, zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, że to jest 21 porcji, że macie na 21 dni, że macie, jeśli założycie subskrypcję, to jeszcze trzeci macie 1% ceny. Więc to trzeba powiedzieć, czy to jest osobno produkt, czy zestaw. To wszystko macie. I tak samo, jeśli chodzi o dobre samopoczucie, to również, jeśli ktoś ma idealną wagę, ale chce co jakiś czas sobie utrzymać, to też bardzo proszę, też macie produkty takie o indywidualne. I ponieważ mówimy o holistycznym stylu życia, ja chciałam Was zaprosić do grupy, jeśli ktoś z Was ma ochotę się nie tylko odchudzać, ale chce tak naprawdę wziąć się za siebie tak porządnie, to ja zachęcam Was do tego, żeby holistycznie zająć się zarówno swoim ciałem, jak i duchem, jak i umysłem. I ja z moimi super koleżankami tutaj z Łodzi, właśnie mam fantastyczne koleżanki, które są terapeutkami. Jedna zajmuje się uwalnianiem emocji i ma certyfikat, ma zrobionego trenera Nelsona Bradley'a i Hawkinsa. I ona zajmuje się uwalnianiem emocji. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często dziewczyny właśnie sięgamy po jedzenie emocjonalnie, kiedy jesteśmy źli, kiedy jesteśmy zestresowani i tak dalej, i tak dalej. Różne negatywne emocje powodują, że zajadamy. I właśnie Kamila Bąkiewicz zajmuje się takimi rzeczami. Natomiast Agnieszka Zwiernik fantastycznie jako terapeutka pracuje właśnie z ciałem różnego rodzaju. Naprawdę Agnieszka to prowadzi tyle warsztatów, zaczynając od ustawienia Heringera poprzez różne warsztaty z ciałem, jogą również, więc naprawdę tego jest oddechy, medytacje i tak dalej. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę, po prostu napiszcie do mnie. Jeśli ktoś chce brać w tym wszystkim udział, o czym ja teraz mówię, to naprawdę zachęcam Was do tego, żeby się tym zainteresować, ponieważ grupa jest zamknięta. Trzeba się po prostu do mnie zgłosić. I ja wtedy dodaję taką osobę. W Łodzi organizujemy spotkania stacjonarne w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast obydwie panie dojeżdżają zarówno do Łodzi, jak i do Piotrkowa. Też planujemy robić takie online warsztaty. Wiadomo jest, że nie wszystko się da zrobić online, więc dlatego spotykamy się. Chodzi o koszty, chodzi o to, że wynajęcie sali kosztuje, prawda? A wiemy, że dla każdego z Was ważne są koszty, więc no, tutaj tak staramy się je ograniczać, jak tylko możemy. Więc dajcie znać, kto chce brać w tym udział. Już tutaj zatrzymam udostępnianie ekranu. I jeśli ktoś chce wziąć udział, to przyjść na terapię do moich koleżanek, na przykład, czy wziąć udział w warsztatach, bo będą też takie warsztaty weekendowe, sobotnie, całodniowe, gdzie będziemy wszystkie trzy, będziemy uczyć właśnie
odżywiać ciało. Wszystkie obie moje koleżanki odżywiają się według tego, co ja mówię, co ja propaguję, i odwrotnie, ja stosuję się do ich. Też uwalniam emocje, bo Kamila też uczy nas samodzielnie w domu uwalniać sobie emocje poza sesjami takimi indywidualnymi. U niej to jeszcze uczy nas, więc naprawdę z dziewczynami się wspieramy i każda z nas jest, wszystko to, co któraś z nas propaguje i mówi i uczy, to każda z nas sama doświadcza tego w domu i uczy się, i tak właśnie wszystkie trzy żyjemy. Świadomie, holistycznie podchodzimy do naszego ciała. Zachęcam Was do tego naszego projektu i do tych właśnie wszystkich produktów, o których mówiłam. Póki co dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję. Aha, w opisie wszystkie masz informacje niezbędne do produktów. Chyba już to mówiłam, ale wolę to powtórzyć. Także dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.